Idziemy. Dini, zwolnij. Wrócimy się do parku i pokazać wam, chodź dalej, trzy sposoby na ochłodę, trzy rodzaje misek. Chodzi o wady i zalety tych misek. Ta miska ma taką zaletę, że można wziąć właśnie na krótki spacer, wziąć tyle wody, ile potrzebujemy i się po prostu nie przejmować. Pies w ciągu spaceru wypije to i możemy potem iść dalej. Jeśli chodzi o te dwie miski, potraktuję je trochę razem. One są bardzo fajne na dłuższe spacery, też takie, gdzie potrzebujemy też picia dla siebie, ponieważ my pijemy i przy okazji dajemy pić psu z tej samej butelki. Nie musimy nosić dwóch butelek po prostu tutaj dla psa osobnej, tylko nalewamy mu do tych butelek. Ta miska jest bardzo lekka, bardzo fajna, wygodna. Ona się też nadaje na pojechanie gdzieś w odwiedziny. Muszę ją przyczepić do szlufki, jest to bardzo wygodne. Tak samo ta szmaciana, lekka, dużo lżejsza niż ta i również wygodna. Czasem może z niej się troszeczkę wylać ze względu na jej niestabilność, jeśli psiak tutaj troszeczkę nam wciśnie którąś z brzegów, ale to wszystko jest do przejścia. Na krótkim spacerze też to bardzo szybko wysycha, to troszeczkę dłużej i bardzo wygodne. To na taki dłuższy spacer, to też jest wygodne, jak jedziemy gdzieś do znajomych w odwiedziny, tam nie ma miski dla psa, możemy mu to dać i bardzo wygodnie będzie z tego pił. Dini, chodź masz. Chodź masz, tu. Jest bardzo aktywnym psem. Każdy spacer to po prostu wyzwanie czasami. Ale wydaje mi się, mimo że czasem ciągnie, chce wszystko zobaczyć, powąchać. To oj, Finuś. Czasem się zapląta w smycz. Ale chodź tutaj. Tędy, co? Ale jest z nim tyle radości, że... Chodź z nim. Naprawdę wszystko tu jest wynagrodzone. Długie spacery i czasami zdenerwowanie, gdy ciągnie. Jest po prostu najspanialszym pieskiem na świecie.